Zastaliśmy gospodarzy. Teraz tą łapówkę chcecie? Dobry. Dobry. Ha, no, masz. A czego pan, czego pan na tylnym fotelu jeździ? A pre, a wie, to okulary. Dobry. Kierowca zawodowy, ja jeżdżę tylko jak jadę ciężarówkę. Dobry. Cześć. Witam. Dobry. Witamy. Witamy Pawła, witamy Tomka. Dzień dobry. Dobry. Witamy wszystkich. Gotowi na podróż? Tak? No to zapraszam. Co mówi igła do igły? Ale jesteś ostra. Ja nawet nie umiem powtórzyć tego te pstrykadło do pana kamerki. Paweł miał być. Mamy. Do Pawła kamerki. Nie, Nie. Do później. Tnij, żebyś dobrze obciął, pamiętaj. Zapraszamy państwa, my siedzimy tu, a wy siedzicie tam. Czyli nie ma nikogo z tyłu, my we dwóch, tak? Tak. To rzucam. Chłopaki, gdzie stajemy? Podpowiemy kierowcy. Nie da? Nie, skręcają cały czas na parking. No to... Ten targów. Gdzie jest parking targów? Za głównym chyba na prawo. Nie, jedź prosto Tomasz jeszcze. Tam za kioł w lewo spróbujemy. No tu z bramą stoi, ale nie wiem. Policja to stoi tutaj znowu ministrów. Co, ministry? Nie wiem właśnie. Przestraszyły się. Dalej, dziadu, patrzcie, dzisiaj policji najechało. Nie było tyle nigdy policji, co dzisiaj. Będziecie to rozdawać? Tak. Promocja kanału Płaziak Stat, Paweł Płaza. Co my tu mamy? Proszę, długopisy mamy. Tylko po jednej osobie. Dobra. Po jednej osobie, jedną rzecz. Kanał Paweł Płaza masz, nie? Subskrybujcie kanał. Dobra. Młodemu dawaj długopis dla ciebie i subskrybujcie kanał. Jaka promocja? Jak ci się skończą, to przyjdź. Proszę bardzo. O, ale za suba, Szymek, idź. Za suba. Dawaj. No. Poczekaj, ustalmy program. Oni chodzą we dwóch, Michał idzie z nami, tak? Tak, i no, Tomek. A gdzie oni są? A młody idzie osobno? Wyjdziemy? Nie. Ma telefon. Wyjdziecie oba, tak? Tak. Szukam... Ogólnie to szukam oscypków. Były, tam są, można. Były? Tu są w tej hali. Okej, okay, to dzięki. Później, jak zjemy zapiekankę jakoś czy coś, to... O, tu są zapieksy. Jemy zapiekankę, Michał? Zaraz będzie trzeba szukać. Po ile? 35 zł. Ile? 35. Mocne. 35 zł. Lepiej karkówkę zjemy. No mój młody ci mówiłem, że przyszedł... Parówkę, hot doga czy coś, to mu powiedziały 25 zł, czy też 30 zł. Słuchajcie, to 35 zł za piekanka. A oscypek? A oscypek? Tak to jeździsz? Oscypek z grilla czy zwykły? No. Piąteczkę. Aha, stąd. To dobra, zajdziemy, będziemy wracać. Dzięki.
Piąteczkę oscypek, czyli tak jak w zeszłym roku. W zeszłym roku zapiekanka... A w górach złoty 50. W zeszłym roku zapiekanka kosztowała 20 zł. To są twoje taryfy. Aby słychać te głosy rolników. Ile? Premier wczoraj pojadł, nie? No. 48 zł. 52 moje. 52 zł twoja karkówka, 48 zł. No i Pawła stawiliśmy. Moja karkówka i trzy osoby wydaje 150 zł. Nie wiem, czy mi przejdzie przez gardło. Nie jadam tak drogiej karkówki jeszcze. Następnym razem... Ile? Ile twoja karkówka? Droższa pobije nasze? Nie, moja mniejsza jest. 44. Kurwa. Następnym razem karkówka będziemy jedli u ciebie. Tak. Ale cenny. 12 zł piwo. Witajcie, jesteśmy u Pawła w sadzie. Pawła Płazę oczywiście. No i ten sad jest... Jaki Łukasz? Co chcesz powiedzieć? No do sprzedania. Do sprzedania jest, tak. Paweł, czego chcesz taki ładny sad sprzedać, powiedz? Odległość. 10 km od miejsca zamieszkania, także do jazdy. Ale powiem ci... Łukasz, dech. Jak Łukasz? Powiem ci... Nie, powiem ci, że sad jest naprawdę... Niezadbany. Sad jest zadbany. Jest podoba ładny. Sad jest ładny, podoba mi się. Cieszę się. Znaczy cieszę się i powiem ci, że... Szkoda nie sprzedałbyś. Pierwsze pytanie. Tak. Zastosowanie tego drutu na dole, tak. Na kolano. Na zające. I sarny. W sensie, że na nie przeskoczył? Jak sarna, tak. Jak sarna, wiesz, to sarna tu się ten i bach, nie? Aha. Idzie tylko wzdłuż i tu zjada z jednej strony. Łukaszku, to był pierwszy sad na bambusach. Pierwszy sad... Ty, no ale ładny sad, Paweł. I to było próbowane. Naprawdę, ładny sad. Podoba mi się. Nie wiem, wystawiony jest, zobaczymy. No tak, ale bardzo ładnie jest obcięty. Ekipa godna polecenia, nie? Tak. No nietne sam, nietne. No. Ja przy takiej ilości to ekipa 8 osób. Ale to było ten i... maszynowy jakieś? Nie, nie, coś? Ja nie preferuję cięcia maszynowego. Ale w początku. Porządna ekipa. No słuchaj, mi się wydaje, że lepiej wygląda jak maszynowo. Tak mi się wydaje, że na klika dużo tną, tak, nie? Tak. Na klika dużo tną. Tak. To jest w porządku. To jest szampion Renault czy zwykły? Renault. Dwa? Jeden? Jeden na siódemce. To jest na siódemce? Na siódemce. I zrobione na konstrukcji. I to jest tak schamowane ładnie? Tak. Ty. Naprawdę. Fajka jest, nie? No. Jak na siódemkę, ale, to jest ale fajne. Ale powiem ci, że ma problem z wybarwieniem. No, na siódemce jest problem z szampionem. No i to jest jedynka no. I... albo porządnie musi być odsłonięty, albo potrzebuje czasu. To jest to metr, nie? Metr chyba. Drzewko od drzewka. Dobrze mówię, czy metr albo, wejście? Albo metr 10. Albo metr 10. Metr 10. I tu jest raz, dwa, trzy, cztery szampiona. Szampiona i uwaga, tu tutaj duży krok. Opa! O kurde! Goldena. Na dziewiątce. Goldenik na dziewiątce. Tak. Ładniej, no. Jeden jest listy, a potem już nie ma. O. Porządnie. Tak. Ile to metrów ma długości ten sad? Nie liczyłem. Znajduje się w jakiej miejscowości? Gołębiów. Tu jest powierzchnia ile? Hektar 70. Hektar 70. Nie no, fajnie. Nie, tutaj wiesz co... I tu, zobacz. Tak. Dobry nawyk ekipy, że ten młody jest jednak zostawiony, bo dużo jak przeszło i... Jebnęłoby to od razu, nie? Powiedzmy, że ekipa jest profesjonalna, no, nie? No. Bo tutaj dużo osób mówi, że tnie samemu, bo nie wierzę ekipom. No. Ja ekipę mam od 7 lat tą samą i naprawdę chłopacy są zaufani. No, i, widać, że tu jest i, tak już na przyszłość myślane tak, trochę, nie? Tak, z głową, tu, tak, no jest okej. No dobra, fajnie, no. Fajnie to wygląda. No i tu chciałem kwaterę, mam dwa rzędy, tam mam trzy rzędy, tu wale i daretka, zobacz. No. Będzie kwaterka i daretka, tam rządek i daretka, 10 rząd do pary, pięknie i darecik, a z drugiej strony hektarek, czego? Goldena. Nie różnikujesz mój golden od twojego, powiedz. I to jest ten sam rocznik. Jedź. Łukasz. Nie gadam z tobą. Ale Łukasz, ale ten sam rocznik jest. No i ty, twój się męczył, masz takie proste, nie? No. Na tym goldenie. Ale wiesz, że moje były okulanty? No, ale... Nie wiesz. Ale z tym przyrostem nie wiadomo, co zrobić. Ale pierwszy odcinek, co powiedziałeś? Że?
że no. zostawiamy na masę i jemy tylko końcówkę. Nie, bo ja nie wiedziałem, co wtedy robić. Co robić, nie? No. Ale mój ładnie przycięty. No. Myślę, że w tym roku już powinno być coś ładnie. No. Co, ile tu jest? 70? Mhm. No. 80. To ładnie. No jak tam wiesz? Ja sadzę. Nikt nie sadzi u mnie, ja sadzę. Ja jestem główny podawacz i czasami się zaczyna sadzić na 80 cm, a potem gdzieś tam miarka schodzi na 70. Ładnie jest. Będzie ten, będzie towar. Nie, zapraszam w sezonie. Myślę, że tu fajnie. Przyjedziemy. Gdzie jedziemy teraz? Zrobimy jeszcze kółko, nie? Okej. Okay. Łukasz, co będziesz o tym? Tą galę chcę jeszcze zrobić przez pół. Tak, tak. Wywalić tak, to o, wszystko o to. Tak, o to przecinać to. O te wszystkie, to wywalić. O, o te wszystkie, co mają. O. Ty mówisz, u nas coś to wykasować, jak u nas to takich nie ma. U nas takich nie ma. No. U nas o takie to ludzie. Chcę to Łukasz wszystko co o. drugą wywalić. Cyk, kurwa. Cyk. Cyk. Nie? Poskracać ją teraz. Cyk. I ty się ogadasz, z tego się nic nie da wyciąć. Nic z tego nie zrobisz. Dlaczego? Nic z tego nie zrobisz. Nic nie nadaje do puszczenia. Nic? Mm.